Ja chciałam tutaj uzupełnić to doświadczenie Europy średniowiecznej o doświadczenie Paryża w roku 1832. Wprawdzie to nie jest dżuma, ale cholera. No, nas może Polaków bardziej cholera dotyczy, no bo nawet w przekleństwu mamy takie, cholerą nam zostało. I właśnie cholera w 1832 roku była w Paryżu od marca do czerwca. Zmarło na nią 18 tysięcy osób, a potem nagle przestali umierać, dlatego że tam był bieżący biskup. Bieżący biskup w 1830 roku rozmawiał z wierzącą nowicjuszką, świętą Katarzyną Labor. Dobrze, ale żeby to czytać na nazwisko, tak jak w jej dialekcie, niedawno mi właśnie oduczono tego Labore, bo ona była ze wsi i tak uważała, że się czyta jej nazwisko. Aha, rozumiem. Dialekt. Tak, i chodzi o to, że wiadomo, bardzo prosta dziewczyna widziała Najświętszą Marię Pannę, która stanęła w takiej pozie i powiedziała, żeby wybić medalik. Wiedział o tym już biskup bezpośrednio w 1830 roku. Powiedział, ale no to taka jak z kościoła Saint-Étienne, no to wybijemy taki medalik. Będziemy, może wybijemy, może nie. I to właśnie ciekawe, bo to było skutkiem rewolucji francuskiej, że w ogóle nie działały te różne biura jakieś takie, co my teraz mamy, że kościół to wszystko musi zbadać, musi zatwierdzić, taka mistyczka to musi umrzeć i dopiero potem, jak się zrobiła ta zaraza, no to wtedy wierzący biskup powiedział, mamy medalik, mamy. No to w takim razie rozdajemy. I rozdano 1500 tych medalików właśnie w najbiedniejszej dzielnicy, tam gdzie ludzie najbardziej umierali. No i przestali umierać. I dlatego ten medalik ma nazwę cudowny. Bo to nie święta Katarzyna powiedziała, że zrobimy cudowny, nie Maryja powiedziała, że zrobimy cudowny, tylko on jest przez praktykę. No i dziękuję bardzo. Powiem, że biorąc, to jest bardzo ciekawe, jak właśnie podejść do tych pandemii. Część ludzi uważa, że to jest błogosławieństwo. Część ludzi uważa, że to gniew Pana Boga i kara. Błogosławieństwo, bo to jest oczyszczenie, bo są różne takie wynikające już we ich mniemaniu różne takie sytuacje dobre. Dlatego pytanie, czy obecna pandemia jest podobna, czy w ogóle to jest pandemia, tak? Czy chodzi o skalę? Nie? Ja bym nie nazwał tego pandemią. Ponieważ jednak umiemy zachowywać pewnego rodzaju reżim sanitarny. Jakoś tak, czy taka pandemia, jaka była, jak tutaj Jacek opowiadałaś, jest możliwa w XXI wieku? No, uważam, że nie, ponieważ tam się posunęły różnego rodzaju badania i medycyna. A ja mam takie pytanie właśnie. Dlaczego nagle, w pewnym okresie historii świata, nagle pandemia, nagle miliony ludzi, tak? No, czy dżuba powstawał w Wuhanie? No, nie sądzę, tak? No COVID, tak. COVID podobno, tak? No nie? To też są pewnego rodzaju spekulacje, jak to wszystko powstało, te wszystkie mutacje, nie, tak? Nie, czy dojdziemy do tego? No nie sądzę, bo wtedy będziemy posądzeni o teorię spiskową, tak? Teoria spiskowa będzie wymieniała teorię spiskową. Dlaczego nagle w pewnym momencie okresów historii świata dżuba? Miliony. Cholera, miliony, przerwa, COVID. No, troszeczkę mniej, bo ludzie zachowywali pewnego rodzaju reżimy sanitarne taki. Ale no, kontrola społeczna, wszystkie państwa w Europie uchwaliły takie ustawy, że może policja wejść, jest podejrzenie, może wziąć, aresztować bez zgody prokuratora, ponieważ jest pandemia i wszystkie tak. Kontrola jest społeczna bardzo i to jeszcze się pogłębia. Kwestia zaszczepienia, kwestia niezaszczepienia, segregacji w miejscu sanitarnej. W Średniowieczu też byli burmistrze powietrzni, którzy mieli absolutną władzę. To też tak, ci tacy z takimi... Nie, to byli lekarze z tymi ryjami. A burmistrz powietrzny na przykład w Warszawie to był człowiek, który miał absolutną władzę, przejmował władzę na czas epidemii. I za niewykonanie jego polecenia była kara śmierci, albo ewentualnie przydzielenie do noszenia zwłok, tak? Co się równało karze śmierci, tak. Zewnątrz.
pytanie właśnie o pochodzenie tak naprawdę tych pandemii, które nagle się pojawiały, nagle znikały, to nawet cykliczność również, gdyż takie pandemie się powtarzają co jakiś czas, nawet są różne wykresy, krążą, czy są po prostu cyklicznie, w dziejach świata są różnego rodzaju pandemie. Jak tutaj Jacek opowiadał, pandemia w pewnym rodzaju była oczyszczeniem, świeżym powietrzem, tak? Wyczyściła pewne rodzaju rzeczy, tak jak tutaj był taki slajd. Fakt, że później urósł protestantyzm na gruncie właśnie słabej wiedzy na mnie i myślę, że również apokaliptyczne moce utożsamiane z różnymi symbolami, o których wczoraj mówiliśmy, też zrobiły swoje. Myślę, że jest w pewnym sensie jest podobne. Tak, chyba teza była odwrotna raczej, że raczej upadek spowodowała epidemia. Dokładnie. To znaczy wszystkie, ponieważ czarna śmierć z XIV wieku jest już dobrze udokumentowana, my po prostu mamy o niej dobre informacje, ale tragedią była ta zaraza z czasów Justyniana. Fantastyczny rozkwit kultury chrześcijańskiej, właściwie apogeum chrześcijaństwa i sam Justynian załamany tą chorobą, właściwie zrezygnował jakby, załamał się psychicznie i zrezygnował jakby z walki o, znaczy nie, że zrezygnował w ogóle z prowadzenia bycia cesarzem, ale jakby zrezygnował z takiej ekspansji, tak, z myślenia o ekspansji. I to był początek, dosłownie tuż po pojawił się islam, który bardzo poważnie uderzył w kulturę chrześcijańską, całą tradycję chrześcijańską. I tak samo było z czarną śmiercią w XIII wieku. W XIV. To, co my mówimy o odrodzeniu, o renesansie, nie oszukujmy się, to był upadek moralny, to były różne właśnie to, co się zdarzyło na początku XVI wieku w Niemczech. No to było jakby pokłosie tego, co opowiadał, o czym powiedział Jacek. I ja już tu dzisiaj na śniadaniu mówiłam, no niestety możemy obserwować początki negatywnych zjawisk, także w Kościele teraz. Ja jestem zaangażowana też w Pasterstwo Talent. To jest inicjatywa Ojców Sercami z Krakowa. Fantastyczna inicjatywa, dająca niebywały taki fundament szeroko pojętej i wsparcia moralnego, i wsparcia teologicznego, i wsparcia takiego biznesowego dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą. Inicjatywa naprawdę robiona z dużym sercem. Ksiądz Grzegorz Piątek z Krakowa jest odpowiedzialny za to. Słuchajcie, jak ja zaczynałam przygodę z tym duszpasterstwem na Łowickiej w Warszawie, to w takiej serii tutaj były nas nabite. I to były gorące dyskusje, jeszcze świętej pamięci Marek Bernaciak kłócił się z księdzem Przemkiem o płacenie podatków. Rozumiecie, to był ferment intelektualny i moralny, tak? To były fantastyczne spotkania. Dzisiaj, ostatni czwartek, na spotkaniu na zaciszu przyszłam ja jako animator, przyszedł Artur jako odpowiedzialny za grupę i przyszedł ksiądz Przemek. Tak. Na Łowickiej tydzień wcześniej było 5 osób. W centrum w Krakowie było 3 osoby. Mocny jest, zdaje się, Grodzisk czy Ożarów, nie Ożarów, Grodzisk albo Skierniewice, bo tam po prostu towarzystwo się tak troszeczkę też prywatnie zasymilowało, bo tam jest 15 osób. Ludzie nie wychodzą z domów. Ludzie przestali angażować się na zewnątrz. Jest to zjawisko. To nie jest, wiecie Państwo, wymyślamy sobie. To jest tu i teraz. Tak? Także sytuacja wcale nie jest wesoła i
to nie jest oczyszczenie. Żadna z pandemii, żadna z tych dżum, choler, co nas... Oczywiście, to co mówi Maria, Bóg zawsze jest z nami i nas wspiera, tak? Ale generalnie od strony społecznej musimy patrzeć na to jako na zagrożenie dla praktyki religijnej i w ogóle dla aktywności takiej duszpasterskiej i szeroko pojętej religijności. Ktoś mógłby coś powiedzieć na temat Hiszpanki, w jaki Hiszpanka miała wpływ, czy to też była jedna z większych pandemii i taka najbliższa naszych czasów. A też to było związane z osłabieniem w ogóle sytuacji po pierwszej wojnie światowej. Trochę mi brakuje tutaj. Hiszpanka przede wszystkim mi się kojarzy, ale to ja tutaj nie jestem silna, tylko mam takie skojarzenia z pojemnej historii sztuki, powiedzmy w ogóle historii, całe rozprężenie moralne 20 lat 20. Ja to widzę w ten sposób, jakby skutki tego, bo jeszcze... No, bo może jeżeli coś ciekawego. Hiszpanka zabrała więcej ludzi niż II wojna światowa, która była w ogóle katastrofą cywilizacyjną w tamtych czasach, tak? My teraz patrzymy na pierwszą wojnę światową z perspektywy II wojny światowej, ale wtedy dla tamtych ludzi no to był Armagedon, to była tragedia ogólnoświatowa. Oni używali określenia wojna światowa, no bo to był właściwie, no... My teraz mówimy o apokalipsie. Ile już ludzi, ile już historia miała, że tak powiem, apokalips? Setki. Słucham? Setki. No. Największa to rewolucja francuska. To jest w ogóle już coś, co w ogóle sobie zapomnieliśmy o tym, tak? I po tym wszystkim przychodzi choroba, która kosi więcej osób niż front wojenny. I to jest straszna choroba. Oczywiście my możemy tak patrzeć, o Marta Robę, prawda, tutaj taka ofiara tej choroby, no święta i tak dalej. My w ten sposób próbujemy wytłumaczyć sobie Hiszpankę, ale z trzech widzących dzieci w Fatimie ostała się jedna tylko Lucja, tak? To jest jakby takie proporcje. I ja to widzę w ten sposób, że całe rozprężenie moralne okresu międzywojennego, gdzie Polska ma swój haniebny też wpływ w to wszystko, eutanazja i tak dalej, tutaj Polska, że tak powiem, dołożyła, ale całe rozprężenie moralne i w sztuce, i w literaturze, i w obyczajowości. Ja nie mówię, że wcześniej nie było rozprężenia, ale takie upublicznienie, takie przyzwolenie społeczne, ja prywatnie wiążę właśnie ze skutkami takimi Hiszpanki. Bo jakby po jednej tragedii przyszła druga tragedia, absolutnie niezrozumiała. I to, co opisywał Jacek, że ludzie wcale nie reagowali poprawą moralną, tylko właśnie wręcz odwrotnie, rozprężeniem moralnym. Widzę taką jedną sporą różnicę między tamtymi epidemiami, a dzisiejszą. Bo popatrzcie, to Jacek pokazywał, jak w sumie racjonalnie, no poza tymi może pielgrzymkami, ale to ze względu na niewiedzę ówczesnych czasów, reagował Kościół jednak. Ja jeszcze taką anegdotę przytoczę. Badałem kiedyś zawód, spotkałem się z zarzutem, że Kościół kazał zabijać koty jako związane z czarami. To już nieprawda. Kościół ogłosił ekskomuniką zabijanie kotów ze względu na to, że koty zabijały szczury i myszy, które roznosiły zarazę. Także bardzo w sumie nowoczesne, jak nowe czasy zarządzania. Ale widzę jedną różnicę. Tak mi się wydaje, niestety. Na niekorzyść dzisiejszych czasów, bo z tych relacji wiemy, że klen bardzo księża w tych dawnych epidemiach głęboką postawę służebną wobec
wobec ludzi wykazywali, szczególnie jeżeli chodzi no, o zaopatrzenie w sakramenty i tak dalej. Niestety, w czasie tej pięknej jaką mamy w tej chwili, wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, oczywiście z opisów, że księża odmawiali posługi umierające. Wydaje mi się, że to jest z naszego punktu widzenia Kościoła bardzo duża różnica. Akurat ten temat, co Marek poruszył, próbowałem ja poruszyć w moim kościele gnieźnieńskim, gdy dowiedziałem się, że chorzy na oddziałach covidowych nie mają opieki, nie mają posługi do ostatniego sakramentu, to zadałem kilku księżom pytanie. Każdy, no tak, rzeczywiście. Ja mówię, ale co zamierzacie w związku z tym zrobić? Przecież to jest, jak możemy tych ludzi zostawić w tej sytuacji, tak? Bo nam jako nadzwyczajnym szafarzom w pewnym momencie zabroniono udzielania komunii świętej. Dostaliśmy po prostu zawieszenie swoich... Ja przestałem chodzić na przykład do chorych, tak? Do których chodziłem. Natomiast żaden z księży nie potrafił mi odpowiedzieć, co w związku z tym zamierzałem zrobić. I do prymasa Polaka nie dotarłem, więc nie dowiedziałem się od źródeł, ale nie wiem, czy ktoś wie, że w jego diecezji któryś biskup jakąś podjął decyzję, bo ja nie słyszałem. Tak, dwa zdania może na ten temat. To znaczy, ja powiem tak, na pewno część kleru czuła się usprawiedliwiona przez to, że po prostu był zakaz wstępu, tak? W szpitalach był zakaz przede wszystkim na te oddziały covidowe. Rodziny również nie miały dostępu, tak, do tych chorych. Był problem, kiedy oni umierali. Często po wielu dniach dopiero też trudno powiedzieć, że odbierali, tak, ciało. One były chowane według epidemicznych też zaleceń. My w hospicjum też mieliśmy ten problem. Pierwsze, co zostało od razu wykreślone, to wolontariusze, którzy do nas przychodzili. To, co mówisz, że udzielałeś też sakramentu, czy udzielałeś Komunii Świętej, więc u nas wolontariusze nie mogli wchodzić do hospicjum. No i był bardzo trudny problem odwiedzin tych naszych chorych, którzy są śmiertelnie chorzy, byli chorzy umierający i też sanepid, też to trochę trwało, tak? Na początku był jeden zamęt, nikt nie wiedział, jak się zachować wobec tego, kogo wpuszczać, kogo nie wpuszczać, jak się ubierać, tak? Jak rodzinę ubierać. No i to jest ten problem, myśmy wielokrotnie mieli w swoim sumieniu ten problem. Jak nie wpuścić osoby umierającej, która leży sama, tak, zostawiona bez rodziny w takiej chwili. Na szczęście jako nasz dyrektor jest ksiądz, więc jeżeli chodzi o sakramenty, tutaj oni byli zaopatrzeni, tak, ale wiem też taki najbliższy przypadek, kiedy umierał ojciec naszej pielęgniarki i prosił o spowiedź i ksiądz powiedział, że nie przyjdzie. No i nie przyszedł, tak? Także, tak jak mówisz, na pewno takie zdarzenia były. Jedni się bali, drudzy nie wiedzieli, co zrobić, inni się trzymali tego, że jest zakaz. No a wątpliwość zostaje w sumieniu, ja mówię, tak? Nie związana. Zaraz zaczynamy następny temat. Potwierdzam, oficjalne takie zakazy były. Moja żona była akurat na ortopedii w czasie pandemii. To był oddział ortopedyczny, prawda? Nie był covidowy oddział, ale też zero wstępu, rodzina nie mogła wejść. To brzmiał telefon, to można było sobie pogadać, tak? I tak samo księża mieli tak samo zakaz wstępu, no bo to były osoby obce, spoza. Lekarze mieli też bardzo duże obostrzenia, czyli jeżeli pracowali na jednym oddziale, to nie mogli przychodzić na drugi oddział. Na przykład, tak? Jeśli lekarz był na ortopedii, to nie mógł pójść tam na rentgenologię czy coś w tym stylu, prawda? Więc obostrzenia takie prawne były bardzo duże i w sumie z tego, co widziałem, trzymano się tego.
prawda? W sensie szpitale naprawdę się starały tego trzymać, ten, który znam, tak, starały się tego trzymać. Więc od strony prawnej też tu były na pewno no, jakieś takie elementy, które wchodziły w to.